No i tak. Phil De Vries po oficjalnym ważeniu przed KSW 84. Phil, powiedz, w kuluarach mówi się, że Szymon Bajor jest to taka ostatnia polska deska ratunku w celu pokonania ciebie. Jak ty na to odpowiesz? Some people say that Szymon Bajor might be the last Polish fighter actually able to defeat you. How do you respond to that? Anything is possible, but I don't think so. You know, maybe the guy hasn't been born yet, I don't think, but maybe soon. Tak czy inaczej do tego... Czekaj, jeszcze wszystko jest możliwe. Nie sądzę, żeby tak było. Możliwe, że jeszcze się taki fighter nie narodził. No tak, no większość kibiców, wiadomo, patrzy też poprzez narodowość, ale też masz wielu sympatyków w Polsce. Czy to robi dla ciebie jakąś różnicę, czy traktujesz po prostu Szymona jako kolejnego rywala? So you have a lot of fans here in Poland, like a lot of people like support him because of the nationality, but you still have a lot of fans here in Poland. Does it make any difference to you, or is he like another opponent to you? The next opponent is always the most important. I always put a lot of work into it, but it's great to be growing my fan base. You know, if I'd have known I'd been here 5 years, I would have learned Polish straight away. But I'm learning Polish now. Next fight, I'm gonna have a conversation, an interview in Polish. I promise. Zawsze koncentruję się na moim kolejnym przeciwniku, jakby zawsze ta walka jest najważniejsza, ale bardzo, bardzo mnie cieszy to, że mój fanbase tutaj w Polsce rośnie. Gdybym wiedział, że przez 5 lat będę jakby na tronie, to od razu bym się nauczył polskiego, ale już się tego polskiego uczę, więc przy okazji następnej walki już mam nadzieję, że się czymś tutaj popiszę w tej dziedzinie. W twojej diecie krążą legendy, pochwaliłeś się swoją dietą na Instagramie i tak się zastanawiam, bo też krążą legendy o tym, że zbijasz. Jak dużo zbijasz do kategorii ciężkie, bo to jest naprawdę coś wyjątkowego. So your diet is kind of like a stuff of legends. There the people are because you've posted something about your diet on Instagram, and he would like to ask you how much do you have to like cut for before the fight? How many kilograms? Oh well, on Saturday night I had a takeaway and some beers. I weighed myself on Sunday morning and I was 130 kilograms. So I've had a cut. Well, that was very salty, so I was full of water. But I'm 126 kilograms again now, so I'm hopefully be even bigger tomorrow. Więc w sobotę wypiłem sobie piwko, wziąłem sobie jakieś tam jedzenie na wynos i z tego co mierzyłem w niedzielę, to ważyłem 130 kilo. Także tak to wygląda. Phil, jak się wygrywa? Ciągle od tylu lat to człowiek może bujać w obłokach, może już myśleć, że jest tak super, że nikt go nie pokona i wtedy czasem pojawia się taki moment, że można sobie coś odpuścić, zlekceważyć, nie skoncentrować się na tyle, ile trzeba, może pojawić się błąd. Jestem ciekaw, czy ty nad tym pracujesz, żeby nigdy nie odpuścić, żeby sobie nie pomyśleć, że już nikt mnie nie pokona i cały czas być na tym wysokim C. Been undefeated for so many years, and he thinks that like if you're in your situation, there might be a moment of like losing focus or like feeling that like maybe you don't need to like put so much effort in it. Do you work on this stuff? Is that something that you consider in your like mental preparation for the fight? What do you think about that? I always turn up prepared. The day you don't prepare is the day you get beat. I've been in the car 10 hours every week driving to Manchester and back all over Manchester training to find the top people. I train myself and I'm exhausted. I make myself unhappy. But I do have beers to make myself happy. So there we go. Moment, w którym pozwalamy sobie na jakby gorsze przygotowanie, to jest moment, w którym wszystko może się zakończyć dla nas źle, dlatego ja staram się zawsze przygotować jak najlepiej. Jeździłem po Manchesterze, żeby znaleźć ludzi, którzy pozwolą mi się przygotować do tej walki jak najlepiej. No wiadomo, że ten moment przygotowywania nie jest najprzyjemniejszy, ale po to mam piwo, żeby mi poprawiło humor. A kiedy wypiłeś ostatnie piwo przed walką, czy takie piwo już wypiłeś, czy jeszcze nie? When did you drink your last beer before the fight? Well, for the promotional stuff, I had to drink beer today. I had to have half a beer today. This very day I had some beer. But Saturday's beer night, I had 4 beers and a bottle of wine on Saturday. And it makes me feel happy, so I've got to do it. Tak się składa, że dzisiaj trzeba było jakieś tam promocyjne piwko wypić, ale to była taka symboliczna połówka. W sobotę wypiłem, zdaje się, 4 piwka, no ale no, sprawia mi to przyjemność, więc czemu nie? Czy byłeś rozczarowany, że nie dostałeś szansy występu na Stadionie Narodowym? Bo część kibiców w Polsce, polskich kibiców, żeby była jasność, była rozczarowana brakiem twojej osoby. So some of the fans here in Poland were disappointed that you didn't get to perform at the national stadium. Was it the same case for you? No, no worries.
I tried to put a brave face on it, but when I got there, I was very, very jealous, you know. But I'm in a fantastic spot. I'm not going to complain about my life at the moment because it's going brilliant. But it would have been nice. Próbowałem robić jak najbardziej dobrą minę do złej gry, no ale no zdecydowanie jak byłem wtedy na gali, no to czułem się zazdrosny, że nie udało mi się tam wystąpić, ale z drugiej strony nie mogę narzekać na moment, w którym teraz jestem, bo jest naprawdę bardzo dobrze. To jeszcze pytanie związane ze stadionem. Chciałeś walki z Mariuszem Podzianowskim. Mariusz Podzianowski przegrał z Arturem Szpilką. Byłeś zaskoczony postawą Mariusza Podzianowskiego, no bo przegrał w płaszczyźnie, w której wydawało się, że powinien mieć przewagę. So you wanted a fight against Mariusz Pudzianowski, wanted to face him. Have you seen, like, what do you think about what he did in the fight against Artur Szpilka? Because he lost in the aspect of the fight that, like, most people would expect him to be, like, have an advantage. What do you think? Well, he had a great first round. Artur was very... handled himself very well and got out of the dangerous situation. And Pudzi had made it a huge mistake throwing bombs at that guy. And if anyone throws bombs at a guy like that, he's got to get you, you know, and he's going to get you good. But Pudzi made a big mistake, but I don't think he's finished. I think he's going to come back even stronger. Więc Mariusz zaliczył bardzo dobrą pierwszą rundę, ale w drugiej popełnił duży błąd, idąc na wymianę na takie właśnie bomby z Arturem Szpilką, no bo Artur jest takim zawodnikiem, że jeżeli się z nim wyjdzie na wymianę, no to się skończy tak, jak się skończyło, no ale z drugiej strony nie sądzę, żeby to jakoś przybiło Mariusza, myślę, że jeszcze wróci. Skoro wybiegamy troszeczkę poza ramy jutrzejszej gali, to chciałbym zapytać się, bo twój przyjaciel Tomasz Pinal wkrótce zmierzy się z naszym rodakiem Marcinem Tyburą. No, teraz pytanie, jak ty odpowiesz, jak będziesz typował, no bo albo zyskasz wielu fanów, wiadomo, Marcin Tybura to nasz rodak, ale też Tomasz Pinal ma korzenie polskie, więc domyślam się, że możesz coś powiedzieć więcej o jego przygotowaniach, no i o tym starciu. So, your countryman Tomasz Pinal is about to face a Polish fighter, Marcin Tybura. What do you think, how do you predict what's going to happen in this fight, and like, be careful with your answer, because there's a lot of people who are like rooting for Marcin Tybura because of nationality, but Tomasz Pinal has like some Polish roots as well. So what do you think about this fight? Well, I tell the truth, so I'm probably going to upset a few people, but Tomasz Pinal is the best I've ever seen on any mat I've ever been on. He is that good. He's got to be the world champion, and I think he's going to finish Tybura in the first three rounds. Więc może kogoś to zdenerwuje, ale jestem takim gościem, który zawsze mówi prosto z mostu i moim zdaniem Tom jest w rewelacyjnej formie, jest naprawdę świetnym zawodnikiem i myślę, że poradzi, rozprawi się z Tryburą w pierwszych dwóch rundach albo nawet w pierwszej. Czy w twojej głowie jeszcze przenika taka myśl, że opuścisz szeregi organizacji KSW i pojawisz się powiedzmy w tej najlepszej organizacji? Bo wydaje mi się, że jeśli byłaby taka okazja i koniec kontraktu, to no jakby nie patrzeć, UFC prawdopodobnie sięgnęłaby po takiego zawodnika, tym bardziej, że w tej ciężkiej kategorii mamy co mamy. No, wiemy, jaki jest niedługo main event John Jones z Miociczem, ale jak ty sądzisz, czy jest szansa, że kiedyś cię zobaczymy w największej organizacji na świecie? So, do you still like consider the possibility of maybe leaving KSW one day and going to like UFC? Because we know what the situation is with like the heavyweight division there. We know that there's a great heavyweight bout coming up. What do you think about that? I mean, I'll entertain offers, and KSW's always got the best offer for us. They treat me with respect. I like it here, you know, I like the fans, and I'm going to start learning Polish. I'm not going to learn Polish, then leave Poland, am I? But I'll survey the landscape. I think it would be unwise not to, but I wouldn't be surprised if I stay here for a few more years. Więc zawsze rozważam wszystkie oferty, które dostaję. Tak się składa, że KSW zawsze składa mi najlepszą ofertę, bo traktują mnie tutaj naprawdę świetnie. No jakby rozejrzę się, jakie mam możliwości, no ale z drugiej strony no nie po to zaczynam się uczyć polskiego, żeby opuścić Polskę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Thank you very much, guys. Thank you.